Dzień dobry kochani, z tego samego miejsca co ostatnio tutaj znalazłem takie, o dokładnie tam to było, takie bogate wyrobisko. I wiecie co, przeszedłem tutaj troszkę dalej i popatrzcie, tu już widać talerz leży, a tutaj to nie wiem czy to zwierzęta wykopały czy co, bo zobaczcie, ogólny chaos, harmider, ale... To, że flaszki się rzucają w oczy, to wiadomo. Ale zobaczcie, co tu jest. Gruby. Tu jakaś... O kurde, a dlaczego ona jest zielona, ta blacha? O. Dlaczego ona jest zielona, ta blacha? Powiedzcie mi. Nie wierzę. Miedziana blacha. Zobaczcie tylko. Taki kawał miedzianej blachy. No dobra, dziękuję. Sarny, dziki, nie wiem kto to zrobił, ale spójrzcie. O, tu jest... Co to jest? O, tu jest drut. Myślałem, że to jest jakaś linka. To jest drut normalnie, jednożyłowy. No, czyli też będzie miedziucha. A tu, zobaczcie, to jest chyba od motoru, nie? Silnik, czy gaźnik, czy jak to się... Nie znam się na tym zupełnie. Ale to jest chyba kolor, aluminium, czy znal. O, ile to waży. Patrzcie. Zobaczcie, co tu się dzieje. O, Paul Silverek. Dobrze, się nikt... Nie wiem, czy się nikt nie przeciął. O, zobaczcie, jaki piękny płaskownik. Z jakąś szmatką. Patrzcie, ile tu jest złomu. Czy to nie jest jakiś tam cylinder? Coś takiego? Nie wiem. Spójrzcie. O, złomik. Szkło. Kalipso, lody kalipso. Lody kalipso. O, zabiłbym się właśnie. O co bym się zabił? O wycieraczkę bym się zabił, od jakiegoś stergauta. Super. O, znowu wek. Mówiłem wam ostatnio, że weki były ładnie sygnowane. Zobaczmy, jak sygnowany jest ten wek. Łabędzie. Przeszło jak myśliwce. A ten wek jest sygnowany Zjednoczone Huty Szkła. Bierzemy oczywiście. Zobaczcie, dalej lecimy. Blacha. O, tutaj jest złomik. Tu jest gruby. Co jeszcze tu mamy? O, Bumbuma mamy. Pozdrawiam brodatego. Zbiera przy okazji Bumbuma. O, patrzcie, jeszcze jeden. O, tu leży. O kurczę, to nie jest plastik. No patrzcie, ja nie mogę. Znowu miedziana blacha. Znowu kawał miedzianej blachy. To jest pół kilo jak nic. Kurde, co to są za złoża? Zobaczcie. Tu jest następny. Tylko patrzcie. Tu jest co? Żeliwna ruła. Szkło. Szkło oczywiście będziemy brali. Wszystko będziemy brali, bo będziemy musieli tu przyjść poczyścić. O. Od starego auta. Tu jest grube. Tu jest, patrzcie, jakiś wahacz. Nie wiem, nie znam się na tym. Ważne, że ciężkie. I ważne, że stąd wyjedzie w końcu, po iluś 10 latach. Szklanki, flaszki. Słoiki, weki. Puszki po farbach. Niesamowite, o. Tu jest coś. Tu jest jakiś taki elektryczny element, jakaś kostka. Kurde, no ludzie. Tu? Nie. Dobra, wiecie co, bo ja mam przy sobie tylko worek na szkło, także pozbieram szkła ile mogę. A tu co jest? Pozbieram szkła ile mi wejdzie, to na razie zostaje pas ile miedzi.
pozbieram szkła plus te śmieci, bo nie mam dzisiaj za wiele czasu, bo przyszedłem tylko na taki szybki spacer i rekonesans, że tak powiem. Ogarnę to, co widać, a kopać przyjdę jutro, tak mi się zdaje przynajmniej. Tu jeszcze złomik, tu i tu. O, ale ta miedź to jest pyszna, ojej. Także to zostawimy. No i co? No i wyczekujcie odcinka z tego miejsca, bo myślę, że może być naprawdę syto. Po tym, co znalazłem, co zwierzaki wykopały, chyba zwierzaki, nie wiem, no. Jak myślicie? Myślę, że to jakieś sarny, dziki, nie wiem, wychuchole, jenoty. Pozdrawiam Was serdecznie i wyczekujcie odcinka z tego miejsca. Papaty.